Witajcie, moi drodzy. Jest kolejny tydzień. To już będzie 9 tydzień, jak ciągniemy tygodniowe update'y. Więc jest nieźle. I jest to poniedziałek, więc zaczynam wcześniej. Nie nagrywam już w niedzielę. Słuchajcie, parę update'ów, bo sporo się wydarzyło. Dzisiaj parę rzeczy zrobiłem. Przede wszystkim przyszła do mnie paczuszka od Playmat. Przyszła do mnie paczuszka z matą, która tutaj za mną jest. Jest to ta sama mata. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest to ta sama mata, na której chłopaki grali Battle Report Bolta, który mogliście zobaczyć 14 lutego na moim kanale. I w związku z tym, że wiedziałem, że przyjdzie, więc ja sobie usiadłem i podrobiłem różne rzeczy. Dodatkowo jeszcze przyszła do mnie dzisiaj paczka z matami korkowymi. Dam wam linka na Allegro, gdzie kupiłem maty. I kupiłem matę o grubości 1 cm, 7 mm i 3 mm. No a tam różne takie wykończenia na przykład. I pobawiłem się troszeczkę i porobiłem sobie różne takie próbki terenów. Po prostu próbki na zasadzie, czy to w ogóle wygląda jakoś i co muszę zrobić, żeby napatrzeć się na to i żeby wyciągnąć sobie z tego jak najlepszą jakość później. Na razie taki tylko, jak to się w IT nazywa, proof of concept, czyli po prostu rzuciłem pomysł, zrobiłem go, wygląda, działa. Technicznie można by już to rzucić na stół i można by tym grać. Nie wygląda to najlepiej. Ale wkładając dodatkową ilość pracy, będzie wyglądało dużo lepiej. Na pierwszy rzut poszła fabryka. Oczywiście, bo jest to takie łatwo dosyć zrobić, jaka jest zniszczona, zrujnowana fabryka. Wykorzystałem tutaj korek o grubości 1 cm. To są patyczki do mieszania. To są takie specjalne kostki, które kupiłem, niby takie kafle do kolejek, które mają być tam w skali, ale wyglądają fajnie jako takie płyty w fabryce, jako podłoga taka techniczna, powiedzmy. Tutaj jest zwykła siatka do karton gipsu. Żeby ją przytrzymać, wklejem na klej na gorąco. Wszystko jest klejone na klej na gorąco. Tutaj są odpadki różne korkowe i już widzę, że będzie trzeba to wypełniać bardziej jakąś masą albo grubszym piaskiem i dopiero później sypać delikatnym piaseczkiem. A na to wszystko, słuchajcie, na to wszystko jest prysznięty taki specjalny spray, który kupiłem w Lidlu w ogóle. Ja już o tym sprayu kiedyś robiłem materiał, o tym lub bardzo podobnym sprayu, bo właściwie dużo marek robiących spraye robi takie coś, szczególnie takich budowlanych, i materiał o tym gdzieś powinien się pojawić w rogu ekranu, paciał, i zobaczcie sobie, bo moim zdaniem efekt jest fajny, nie jest to, przestaje to wyglądać trochę jak korek i zaczyna to wyglądać jako po prostu taki zniszczony beton. Mam nadzieję, że to widać i to się rzuca w oczy, że to jest naprawdę taki coś dobrego. Od drugiej strony jest to dosyć nijakie, tak naprawdę, powiem wam szczerze. Zarobiłem tylko narożniki, żeby jakoś to wyglądało i żeby jakoś się to tutaj trochę się przebija jeszcze w ogóle korek. Takie psikane jest na dworzu na szybko. Mówię, to jest tylko taki sprawdzian, czy to w ogóle ma sens, czy to da radę. No i okazuje się, słuchajcie, moi drodzy, że no da radę. Wygląda to całkiem nieźle. Jak na takie w sumie godzinę roboty, czy półtorej klejenia i takiego siedzenia i wymyślania, co tu zrobić, wychodzi całkiem spoko. Ale zrobiłem coś jeszcze. Tego jeszcze nie psiknąłem, ale zrobiłem taki budynek, który ma być jakimś takim budynkiem mieszkalnym rozwalonym. No, zrobiłem jakieś okna, oczywiście te okna trzeba zrobić prosto, zrobiłem jakieś drzwi, zrobiłem pięterko i oczywiście to ma wysokość tak, jakby mniej więcej wyglądało to w rzeczywistości. No tam tak mi się wydaje, przynajmniej tak próbowałem to skalować. Zobaczcie, jakby wyglądał tutaj koleś, jak się go tu poświetli, chodź tu ziutek, stań tu przy oknie, wyglądaj, o. Wygląda ziutek. No i na takiej wysokości, nie? Można by powiedzieć, że są okna. Więc to kamera teraz jest na poziomie, że tak powiem, zero. Wygląda to moim zdaniem dosyć realistycznie, chyba. Więc znowu, zdało egzamin. Nie jest to piękne, ale wydaje mi się, że jakby zrobić kilka takich budynków i no, postarać się, to oczywiście będzie to wyglądało 10 razy lepiej. I teraz podzieliłem się tym doświadczeniem na grupie boltowej i chłopaki tam wrzucili parę swoich makiet i wyglądają one rewelacyjnie i już stwierdziłem, że jedną rzecz zrobię inaczej, a mianowicie nie będę robił takiego terenu, bo to wygląda fajnie do 40, do jakichś takich systemów, gdzie chcemy poprzestawiać sobie to i chcemy na przykład zrobić, o, chcemy zrobić sobie taką małą budowlę, dorobić ścianę albo zrobić, o, coś takiego, to wtedy fajnie wygląda i jest taka większa modularność. Natomiast Bolt jednak jest takim systemem, gdzie taki realizm trzeba wprowadzić troszeczkę większy, ponieważ to nie kosztuje tak naprawdę dużo zrobienie tego w sensie finansowym, tylko czasu. To stwierdziłem, że chyba sobie zrobię w ten sposób, że zrobię taką fabrykę,
Możliwe, że ona będzie mniej więcej tego rozmiaru, no bo tak na stole, zobaczcie, jak się ona prezentuje na stole. Jest to całkiem spory kawałek stołu, będzie zajmował, jak jeszcze tutaj się dorobi jakieś ścianki. I zrobię to na jednej płycie. I ta płyta będzie miała w sobie już taki krawężnik dookoła. Wiecie, chodnik znaczy się i nie krawężnik. I budynki będę robił tak samo, że każdy budynek będzie taką mini dioramką. I wtedy, jak się to będzie razem ustawiać, to to będzie wyglądać chyba dużo lepiej. Aha, no i jeszcze jedna rzecz, a mianowicie... W sklepie takim jak Teddy, byłem z córką po różne inne rzeczy i znalazłem takie lampki. Te lampki są, wydają się takie, o, dziwne, 5 zł, ale zobaczcie, co one mają najważniejszego. Mają pod spodem dziurkę, która prowadzi aż tutaj, taką mam przynajmniej nadzieję, i będzie można podłączyć do nich LEDy. A to oznacza, że jak już zrobię taki budynek i on będzie miał podstawę, to można tam przeciągnąć kabelki z jakimś ledzikiem, a mam trochę ledzików, bo mi kiedyś śniegu przyniósł jakąś takie opakowanie, i podłączyć jakąś mini bateryjkę, która będzie to oświetlała i na battleportach będzie to wyglądało przekozacko. Nie wiem, czy to miałoby sens, że są zrujnowane budynki i działające lampy, ale wyglądałoby na pewno fajnie. Więc... taki jest postęp na poniedziałek. Nic nie pomalowałem, ale trochę podziałałem, trochę porobiłem. No i jestem zadowolony, super zadowolony z maty. Mata wygląda świetnie. Playmaty naprawdę robią robotę. Witajcie, moi drodzy. Jest piątek. Piątek jest już właściwie. Krótki taki update'ik, bo tak naprawdę niewiele się wydarzyło. Udało mi się oczywiście zrobić 2 streamy. Podczas pierwszego streamu malowaliśmy skautów, czyli ja malowałem. Wy malowaliście różne rzeczy. Malowaliśmy skautów. Skauci są już... w 30% skończeni. Dlaczego mówię, że w 30%? Bo 3 już skończyłem poza jakimiś tam paćkaniami, poza jakimś boardingiem dodatkowym, który chcę im zrobić. Pokażę wam ich teraz, żebyście zobaczyli, jak oni wyglądają tak przedpremierowo. I widać, którzy się wyróżniają chyba, nie? Ci pierwsi 3 z brzegu są pomalowani, są pokryci, jak się nazywa, sticking grime'em i oczyszczeni. Nie jestem tak w 100% zadowolony, jak to wygląda. Muszę jeszcze troszeczkę powyciągać ich kolorki. Natomiast fajnie wyglądają chyba te ich bronie i to wszystko, co im tutaj porobiłem. To mi się podoba. Wyglądają tak mrocznie. Nie są jacyś niesamowicie upaćkani, ale wydaje mi się, że wystarczy. Nakładałem kalki, oczywiście nakładałem soft decalem od Revela. To jest taka stara rzecz, którą mam, ale bardzo dobrze cały czas działa, więc nie widzę po powodu, żeby zmieniać. No a reszta jest doprowadzona do stanu, w którym po prostu muszę nałożyć jakieś elementy metaliczne, jakieś, wiecie, wyciągnąć bronię trochę, orzełki, jakieś czachy, duperelki im porobić i wszystkich na wszystkich nałożyć właśnie streaking grime, żeby te modele wyglądały tak mrocznie, no i oczywiście nałożyć na nie teksturkę. Uważam, że jak na takie kilka dni pracy nad tymi skautami, to całkiem nieźle mi to wyszło i nie mogę się doczekać, aż w końcu sobie nimi zagram. A jeśli chodzi o granie, właściwie to czemu nie włączyłem światła? Jeśli chodzi o granie, to przygotowuję się, bo dzisiaj potwierdzałem, że w sobotę będę miał bardzo pracowity weekend. Fajnie, że moje babcie moich dzieciaków są gotowe na to wszystko i zabierają mi dzieciaki w weekend, ale ogólnie w sobotę o 10 chłopaki od One Page Julesa przyjeżdżają. Rafał przyjeżdża z kimś, nie wiem z kim tak naprawdę. Przyjeżdżają do mnie na chatę i będziemy nagrywać Battle Report w nawiasie i, bo zobaczymy, ile nam zajmie nagranie pierwszego. Jeśli się wyrobimy, to nagramy 2. Co spowoduje, że będę miał sporo montowania, ale będziecie mieli nagrane, mam nadzieję, że na poziomie Battleport OPR-owy, co jest moim zdaniem bardzo fajne. A w niedzielę nagrywamy podcast. Nagrywam podcast, będziemy nagrywać u mnie oczywiście. Zrobimy to najprawdopodobniej podcastem wideo. Nie będzie to live oczywiście, bo nie jesteśmy, czy w sensie... No nie, nie będzie to live. Będziemy po prostu nagrywać, ale prawdopodobnie będzie z wideo, żeby było tak troszeczkę... lepiej, coś ciekawiej się działo. Więc to tak naprawdę na ten moment wszystko. A zapomniałbym. Zapomniałbym zupełnie, bo jakiś czas temu kupiłem sobie monitor. Kupiłem sobie taki wielki monitor. Zobaczcie, kupiłem sobie taki duży monitor. To jest moja praca, na chwilę się wyłączyłem z pracy. Kupiłem sobie monitor i chciałem się pozbyć styropianów. No i patrzyłem na styropiany, a wiecie, że styropiany to taka podstawa dobrego wargamingu. Jeden styropian jest taki, ale chyba z tym nic nie zrobimy, no bo wielkiej anteny nie będę z tego robił. Bo taka antena wielka na stole. Tutaj za dużo się dzieje, tutaj za dużo byłoby przerabiania, wycinania, wyrzynania, więc ten styropian idzie...
do recyklingu. Natomiast ten styropian jest całkiem fajny. Przede wszystkim jest płaski z tej strony, więc niewiele zabiera powierzchni. Z tej strony ma grube ścianki i jest taki równy dosyć. I pomyślałem sobie, czy czasem nie można by było połączyć tego jakoś. Wiecie, trochę korka, trochę styropianu i zrobić taki jeden wielki budynek, który byłby dużym terenem na stół. To, co widzicie u mnie na stole, znaczy ten stół, który widzicie, no to jest stół do 40 normalnie, ten stary stół do 40, 183 na 122. Sądzę, że jakby to pociąć na cztery części, na cztery duże części pociąć i porobić tak, że zrobić go, o, na przykład stawiać go na stole tak na ukos, rozstawiony, to fajnie mogłoby to grać w kontekście takim, że to jest, walczymy w okolicach wielkiej fabryki i zrobić z tego duży teren. Tutaj można by jeszcze ścianki trochę wyciągnąć korkiem czy jakimiś innymi kawałkami styropianu, na przykład kawałkami styropianu, które wyciągnę stąd i wyciągnąć to trochę. I tutaj taka zagrywka, nie wiem co, nie wiem jak, nie wiem, bo wiecie, w 40 teraz niepotrzebne są dziury w oknach, no bo tam są różne zasady, przynajmniej na parterze nie powinno być żadnych, wiecie, tak w kontekście turniejowego grania można sobie zrobić jakieś, te jak się nazywają, przejścia, tutaj wszystko będzie poprzecinane. No i jak myślicie, czy to jest pomysł, który można by było wykonać? Ja tak myślę, czy mam sporo rzeczy do robienia terenów, czy czasem nie zrobić tak, żeby nie zrobić z tego streama jakiegoś. Po prostu duży stream, na którym usiądę i będziemy tworzyć. Pokażę wam, co można zrobić z takiego starego styropianu, żeby jakoś to wyglądało. A tak już na zakończenie dzisiejszego dnia, bo tak przygotowywałem się do nagrywania z chłopakami i zrobiłem sobie jedną rzecz. Ja wam o tym mówiłem, że zrobię to, ale teraz wam pokażę. W tamtą stronę jest moje zaplecze. Tam jest moja strefa malowania i tam czasami bywa no różnie. Niekoniecznie mi się tam chce sprzątać, bo czasami mam narzędzia powyjmowane. I wziąłem karnisz, kupiłem i zawiesiłem karnisz. I wygląda to tak. Więc teraz tam jest zapalone światło, więc tak delikatnie się wszystko tam troszeczkę przebija, ale jak wejdziemy sobie tutaj i zrobimy tak, że wyłączymy tutaj światło, pyk, tu jeszcze gdzieś na telefonie pykniemy, żeby to się nam nie paliło, to w tym momencie ten cały pierdolnik, który tutaj widać, jest nagle zasłonięty i w momencie, kiedy będę nagrywał Battle Report, a będzie na pewno szansa i będzie sytuacja, gdzie się odwrócę w tą stronę, no to wygląda trochę lepiej. A, trochę mi się, oczywiście ISO mi działa. Dajcie sekundkę, bo jest chyba ISO na auto ustawione. O. Ale załóżmy, że będziemy nagrywać na ISO 400. Tutaj wszystko ładnie widać, a tam fajnie ciemno. I to mi się podoba. Nie rzuca się to w oczy. A wy co myślicie? Dajcie mi znać, czy po pierwsze chcecie, żebym zrobił jakiegoś streama, w którym będę przerabiał ten teren na... przerwę ten styropian na jakiś teren, bo musicie się zdecydować. Dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmikiem, bo muszę to wyrzucić. Jeśli tego nie będziemy robić i uważacie, że to bez sensu, bo nikt już nie robi terenu ze styropianu, to dajcie znać. Wypieprzę to, bo nie chce mi się tego trzymać, nie mam gdzie tego trzymać. No i co myślicie na temat firaneczek? Zasłonek, nie firanek. Firanki są przezroczyste, firanek byśmy tutaj nie chcieli. No. Moi drodzy, jest nadal piątek. Nadal piątek. A ja wybrałem się do sklepów ogólnie, połazić sobie, porobić zakupy jakieś i wiedziony tym, że jakiś czas temu, jak robiłem sobie te tereny do Bolt Action, kupiłem takie lampy uliczne. I one są trochę za duże jak na Bolta i w skali do modeli, ale stwierdziłem, że hej, a co tam? Poszedłem sobie do sklepu Teddy, już wam pokazuję wszystko. Sklep Teddy. Można tutaj znaleźć naprawdę wiele fajnych ciekawostek. Pokażę wam, co znalazłem. Przede wszystkim kupiłem jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Kupiłem cztery takie lampki, żeby mieć ich w sumie siedem. Mam nadzieję, że będzie mi się chciało wykorzystać ich możliwość, możliwość podłączenia ich do prądu. Więc to na pewno jest jedna fajna rzecz. Kupiłem też takie duże, zobaczcie, duże patyczki. One są takie dosyć szerokie. Ile one mają tutaj centymetrów? Trzeba by
Wziąć miarkę. Trzeba by wziąć miarkę i zmierzyć. One mają dosłownie 2,5 cm. Takie szerokie patyczki kraftowe, to one się nazywają. Pozwólcie, że oprę sobie kamerę. Takie kraftowe patyczki. I... A, po co ci takie patyczki? Słuchajcie, z takich patyczków bardzo fajnie robi się różnego rodzaju podesty, pomosty. No, 2,5 cm. 2,4. Różnego rodzaju podesty, pomosty lub też powtarzalne w miarę detale na budynkach, gdzie można po prostu przyciąć i zrobić z tego kawałek jakiegoś, wiecie, pionowej konstrukcji. Można zasłaniać łączenia różnych płyt lub też można po prostu położyć je obok siebie i zrobić z nich, wiecie, no nie wiem, cokolwiek z nich zrobić, cokolwiek, jakkolwiek to nie pomalujemy, coś można z tego zrobić. Po prostu jakieś dechy, nie wiem. Nie mam jeszcze pomysłu, co będę z nich robił, ale coś na pewno. Opakuję sobie je, żeby już ich nie oddać. Właściwie to mogę to zrobić też z lampami. Czy was też wkurza, że dużo produktów ostatnio ma no niby ekologiczne, bo tekturowe, ale jednak niepotrzebne opakowania? Strasznie mnie to wkurza i irytuje. I do tego stopnia, że aż zacząłem kupować na przykład produkty spożywcze w większych opakowaniach, żeby nie kupować co chwila plastiku. Dobra, zobaczmy sobie to. Bo to jest, słuchajcie, craft material oczywiście. Kosztuje to 2 euro, czyli 10 zł. 9 zł. I to są różnego rodzaju, słuchajcie, okrągłe kółeczka. I kółeczka, które mają... 12 mm, kółeczka, które mają, ile tu, 32 mm, 32 mm, kółeczka, które mają, no prawie 25 mm, 25 i jakieś takie malutkie oczywiście, jakieś ścinki, dużo powtarzalnych elementów, które mnie kosztowały, słuchajcie, czyli to kosztowało 9 zł, tak? Lubię kupować takie rzeczy. To jest balsa, to jest delikatne drzewo, które bardzo łatwo chwyta różnego rodzaju kleje i farby i bardzo fajnie się z tego robi cokolwiek na naszych terenach. Czy będę robił z tego, wiecie, z tych na przykład można robić na ulicy studzienki. Z tych dużych można zrobić zegary, można zrobić podstawy pod różnego rodzaju, no chociażby z tych mniejszych można zrobić podstawy pod lampę, nie? Cokolwiek. Wiele, no nieskończone praktycznie możliwości, jeśli tylko od rzecz, którą chcecie zrobić, jest okrągła. I uważam, że to jest bardzo fajne, że takie sklepy jak ten istnieją, bo można za grosze kupić taką chińszczyznę i jak ktoś nie ma maszyny do wycinania, nie ma możliwości dostępu do takich maszyn, to może sobie po prostu takie rzeczy nabyć. A dla tych, którzy mają dostęp, na przykład tak jak ja, no mam maszynę swoją do wycinania laserowego, ale mimo wszystko czasami wolę kupić sobie, bo to jest, a poza tym mogę wam to pokazać, więc Teddy, zapraszam. Powinien być sponsorowany, jeśli zacznę robić kraftowe rzeczy w większej ilości. Witajcie po raz kolejny, po raz ostatni w tym podsumowaniu tygodnia. Jest poniedziałek, jest wczoraj zupełnie już miałem phase out, po prostu robiłem jak Necroni. Dostałem krytykala i dostałem Wunda i robiłem phase out. Zniknąłem. Nie, po tym jak szwagier pojechał do domu po nagraniu podcastu, po prostu zająłem się dzieciakami i poszedłem spać dosyć wcześnie, bo weekend był dość intensywny. W sobotę nagraliśmy z chłopakami z One Pigeons, a tak jak zresztą powiedziałem przed chwilą, że przyjeżdżają, nagraliśmy. Udało nam się nagrać dwa battle reporty, które się będą pojawiały, jeden w marcu, drugi jakoś później, może maj, kwiecień, maj, zobaczymy. Zobaczymy, jaki będzie odzew na pierwszy, to przede wszystkim. A w sobotę nagraliśmy podcast i to był dosyć intensywny weekend. Nie odpocząłem, ale dużo materiałów się zrobiło i teraz wam pokażę, jak mniej więcej będzie wyglądał, czy jak będzie mniej więcej wyglądał battle report OPR-owy. Teraz... Okay. Dobra, ja teraz szybko przemierzę, czy chłopaki są w 6 calach. Komfortowo są w 6. Teraz będę nimi strzelał w tych ork mobów. I teraz dlatego, tak, ja mam 20 kości, więc... I dlatego ci panowie są schowani. Tak, oni będą tutaj, ich zaraz ich zmasakrują. I teraz tak, ja mam 15 kości, więc jakbyś mi jeszcze 5 użyczył, to wtedy rzucę bardzo. To wszystko za jednym zamachem. Oni mają quality 4, więc trafiają na czwórkach.
I mają rending, czyli jeżeli wrzucę szóstkę, to będzie źle. To AP wynosi 4, mhm. plus jeszcze wszystkie ataki z rendingiem, niezależnie od tego, czy szóstka, czy nie, ignorują regena, czyli twój medyk tutaj nie będzie ich mógł wyratować. Mhm. Całkowicie ignorują regena, to jest ostatnia zmiana w 3.20. No, czyli, że jest poniżej. 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu rendingi, proszę. Na szósteczkach. Jedna. Trzech spada. Odmiana. To już trzech będzie. Będę odkładał tutaj, ilu ich spadło, nie? Dobra. No co, mam pewną mundzie? Tak. Tutaj regena, tutaj regena. Normalnie sobie masz, nie, regena też nie masz. W ogóle rending wyłącza regena, tak. Nie tylko na szóstkę? No, 3.20, tak. Ale nie, to jest szóstka, to mi się udało się odczepić. Dobra. W sensie zabierz ją, żebyś nie pomieszał. I to jest na moim zwykłym, pięć czyli plus save, 5. Tak. To jest 6. 6 spadło, tak? Tak. No to będziesz testował morale. To teraz też szybkie wyjaśnienie. W ostrzale, czyli poza walką wręcz, tak samo przy czarach, czy przy efektach terenu, jeżeli oddział spadnie do połowy stanu albo poniżej, to testuje na quality. Okay. Czyli to jest jednocześnie statystyka i do ataku, i do morale. Jeżeli się nie uda, jest shaken. A quality masz jakie na nich? Na nich mam 4 plus i nie mam żadnego tego. Poczekaj. Nie masz pewnie Fearlessa? Oczywiście, że właśnie też nie ma. Też 4 plus. Nie znam. Jeden, to są shaken. Shaken. No to szybko możemy wyjaśnić, co to znaczy shaken. Oddział, który jest shaken, automatycznie przegrywa testy morale, czyli jeżeli ktoś na niego zaszarżuje, no to będzie... Dwa. Będzie przegrywał morale, tak? Nie zajmuje znaczników. I co jeszcze robi? Oddaje walce wręcz na szóstkach. I nie zajmuje znaczników i traci następną aktywację. Czyli w następnej aktywacji, jak Bartek ich aktywuje, jedyne co zrobi, to zabierze znacznik shaken. Okay. I tyle. Dobra. To chyba wszystkie moje aktywacje. I to jest koniec pierwszej tury? Tak. Runda pierwsza się kończy, zabieramy zielone znaczniki. I mam nadzieję, że ta inwestycja czasu i komplikacja edycji będzie się opłacała i docenicie to, będziecie w stanie to docenić. O, może w ten sposób. Będziecie w stanie to docenić i zobaczyć, jak bardzo moim zdaniem to polepsza widoczność. Zobaczyłem teraz, że ten obraz z kamer GoPro, które stały jedna tutaj, była tak skierowana w stół, i druga gdzieś tutaj była też tak, tutaj też tak była skierowana w stół. Mam nadzieję, że ten obraz będzie na tyle dobry, że dacie mi znać, że hej, to było naprawdę fajne, rób tak więcej, bo jestem tak bliski od tego, żeby na chwilę obecną pożyczyć od kolegi, który nie używa ich przed sezonem ślubowym, ale pożyczyć jeszcze dwie kamerki GoPro, bo one mają taką fajną funkcję, że mogą nagrywać na przykład 4 godziny. Jak dużą kartę pamięci włożycie tam do 128 GB, tak długo będą nagrywać. I to jest super. I myślałem, czy by czasem nie zrobić tak, że mieć 4 kamerki na stół, na każdym narożniku stołu mieć kamerkę, która jest skierowana na stół i po prostu nagrywać w ten sposób. Albo mieć kamerki dookoła, nie wiem. I jeszcze kombinuję. Ogólnie nie chciałbym inwestować już dużo, bo dwie kamerki GoPro 7 kosztują około 700-800 zł każda. Nie chcę tego inwestować, chcę troszeczkę w tym roku pozbierać gotówki, żeby może zrobić jakiś duży zakup. Gdzieś tam w głowie mi siedzi, żeby kupić sobie Maca Pro, bo on sobie świetnie daje z montażem materiałów, a mój komputer już nie dawał. Mój laptop też sobie, jak widzę, że mam 3 źródła obrazu, to już nie za bardzo sobie daje radę. I muszę obniżać jakość i pracować na tak zwanych cache'owych plikach, a proxach tak zwanych, ale nie jest to nic strasznego, daję radę na razie. Słuchajcie, mam nadzieję, że materiały, które się pojawią w przyszłym tygodniu, znaczy w przyszłym, najbliższym czasie, w tym tygodniu w środę pojawi się podcast, Battle Report pojawi się gdzieś w środku miesiąca, jakoś w środku marca pojawi się podcast, boże nie podcast, Battle Report OPR-owy, bo już zmontowałem pierwszą turę, to co widzieliście kawałeczek, mam jeszcze 3 tury do zmontowania, jakieś wstępy, zakończenia, pomontowanie, to jest naprawdę dzień roboty, w sensie taki roboczo dzień, 8 godzin jakieś. Więc sądzę, że szybciutko dam radę i będzie gites. Dajcie mi znać, naprawdę, dajcie mi znać w komentarzach. I bardzo ważna rzecz, słuchajcie, bardzo ważna rzecz, bo rozmawiałem z wieloma osobami i widzę, że nawet osoby, które mnie subskrybują, do mnie przyjeżdżają, więc mają ze mną kontakt, więc algorytm powinien ich łapać, nie dostają powiadomień o filmikach. I to, co ja już zauważyłem jakiś czas temu, że mam znowu 3200 subskrypcji, a bardzo mało ludzi ogląda. Sprawdźcie, czy macie włączony dzwoneczek, bo YouTube chyba, jak jakiś materiał was nie zainteresował w przeszłości, a może teraz was już interesują,
Sprawdźcie, czy macie dzwoneczek, bo was nie informuję o live'ach, a nawet jak czasami macie, to was też nie informuję, ale to już YouTube. Proszę, sprawdźcie, czy macie dzwoneczek ciśnięty, bo nie będzie was YouTube informował w ogóle. Będziecie musieli wchodzić do zakładki subskrypcje i tam patrzeć, czy jestem, czy wrzuciłem coś nowego, inaczej wam się to może nie pokazywać. Więc to wszystko na ten tydzień. 9 tydzień, ja chyba tam powiedziałem wcześniej, że to 10 tydzień będzie, ale nie, to będzie 9 tydzień. A ja zaczynam 10 tydzień i zaczynam go od montaży dzisiaj wieczorem, we wtorek stream, czwartek stream, środek Złoty Tron, piątek, sobota, niedziela, nie mam jeszcze zielonego pojęcia, co będzie, ale mam pomysł na fajną serię, na którą wpadłem rozmawiając wczoraj ze szwagrem, więc jest szansa, że będą fajne filmiki pojawiały się na kanale, które może i pojawiają się w innych miejscach, ale nie po polsku. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Hej.